Pierwsza randka dla tego 32-latka niestety zawsze jest ostatnią. Gdy tylko zdradzi, co najbardziej go pociąga, wszystkie kobiety natychmiast uciekają. Ma nietypowe upodobania. Każda randka kończy się dla niego fiaskiem. 32-latek nie ukrywa, jakie kobiety podobają mu się najbardziej, jednak gdy tylko o tym wspomni, żadna nie chce umówić się z nim na kolejne spotkanie. Szczerze przyznał, że do tej pory nie zdarzyło mu się spotkać kobiety, która miałaby podobne upodobania. Trzydziestodwulatek szuka stałej partnerki. Kiedy zdradza, co go najbardziej pociąga, randka kończy się w ułamku sekundy. Marcin ma 32 lata i mimo intensywnych poszukiwań oraz szczerych chęci, wciąż nie udało mu się na stałe związać z żadną partnerką. Przyznaje, że ma za sobą kilka poważnych związków. Zatem stabilizacja nie jest dla niego żadnym problemem. Zdradził również, że często zdarza mu się chodzić na randki, jednak rzadko kiedy dochodzi do kolejnego spotkania. Marcin jest szczerym mężczyzną, dlatego nawet dopiero poznając kobietę nie ukrywa, co najbardziej pociąga go w płci przeciwnej. To jednak okazuje się prawdziwym straszakiem na panie. 32-latek szuka bowiem partnerki bez instynktu macierzyńskiego. Przyznaje, że choć wiek, w którym aktualnie jest, to idealny czas na rodzicielstwo, ale on nie czuje potrzeby posiadania własnego dziecka ani teraz, ani w przyszłości. Dlatego też chce związać się z kobietą, która będzie miała podobne upodobania. Poszukiwania okazały się zatem nie lada wyzwaniem. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy mieli nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Niestety, nie żyje Jacek Abramowicz 2. Dagmara Kazimierska jest bardzo szczęśliwa. Plotki o ciąży w Królowych Życia potwierdziły się, nie jestem ani bezpłodny, ani nie jestem impotentem. Wręcz przeciwnie, w obu tych kwestiach wszystko funkcjonuje jak należy, ale po prostu na ten moment wiem już, że nigdy nie będę ojcem. Kropka. Byłem w kilku poważnych związkach, więc nie mam problemu ze stabilizacją. Chciałbym mieć w przyszłości żonę i być z nią szczęśliwy, ale w tej mojej wizji szczęścia nie ma miejsca na syna czy córkę. Do tej pory nie zdarzyło mi się jeszcze trafić na kobietę, która tak jak ja nie chciałaby mieć dzieci. Najpierw mówią, że jasne, rozumieją to, że nie chcę być tatą, a prędzej czy później ten temat wraca i próbują przekonać mnie, że kiedy tylko słodki bobas pojawi się w moim życiu, natychmiast zapałam do niego bezwarunkową miłością, przyznał. Najlepsze newsy dnia, źródło, Papilot. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.